Witam w dzisiejszym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zademonstruję, zaprezentuję Wam nowe nabytki, jakie zakupiłem sobie chyba 3 dni temu, jakoś tak. No, zobaczcie, teraz miseczkę wyleję, też mi się dużo wody nie leje. Tu akurat dostaję wodę z witaminkami. No, spragniony, no. A no, jak się... A nie mam, dobra, czekaj, wlejeć. Jeszcze widzę ci wleję, ale żebyś nie wylewa, bo to jest woda z witaminkami, szkoda witamin, a dodatkowo tutaj wszystko przemaka, bo jak on wyleje tutaj, to przez całe klatki tutaj leci, więc nie ma sensu. Powiem wam, że dzisiaj jest naprawdę bardzo, bardzo wielki wiatr, teraz się uspokoiło, ale wieje naprawdę mocno. Słychać. O. Dzisiaj mamy niedzielę. Jak oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie, że sobie przekopałem ogród. Tam sobie właśnie wczoraj były kurczaki, ale kto chce się więcej dowiedzieć, no to niech wbija na wczorajszy odcinek. A ja wam już pokazuję nowe nabytki. Sam to nowe nabytki oczywiście zrobił. Nie wiem, czy wejdą, czy nie wejdą. Czy to wyjdzie Araucana? Araucana? A nie, nie ona jest. A jest, panienka. No jeszcze musi przypadkiem wyjść, że ona nie wyjdzie. Ale zimno, naprawdę mroźny wiatr jest. Na słońce niby 30-20 stopni, pokazuje mi termometr, ale jakby nie było wiatru, to byłoby naprawdę cieplutko. Dobra, chyba nic nie wyjdzie więcej, więc już wam pokazuję. No, kogucik babci też was wita. Kurde. O, już się poszły koguciki przywitać. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. A, mamy to. Te moje gwoździki. O, pani czubatka wyszła. Babcinka. A co my tu mamy? Lekorny. Kupiłem sobie 4 lekorny. Nie wiem, czy wyjdzie kurka, czy nie wyjdzie. No, zakupiłem sobie, nie chcę to bardzo też ich poszły, bo się bardzo poszą. Zakupiłem sobie tutaj też wczoraj, no, 3 dni temu. Sobie kupiłem 4 lekorny. Babci kupiłem jednego lekorna i 2 rosy jedynki. Też babci wziąłem. No, są się bardzo, są płochliwe, tam są 2-3 sztuki jeszcze. Są to kurki niby 20-tygodniowe, ale na 20-tygodniowe to nie wygląda. Ewentualnie może ta być 20. Ale te to ja bardzo wątpię, że są 20. O, zobaczcie. No jak to właśnie przystało na fermówki blade. Też ogony mają, zobaczcie, podziobane. No niestety, tu się u mnie zregenerują, dostaną drugie lepsze życie. A to już była chyba moja ostatnia, mój ostatni zakup na fermie. Nie będę tego właśnie wspierał. Wolę właśnie wesprzeć jakieś, o, kogoś na przykład z Facebooka, z YouTube'a, kto hoduje, ale wiem, że zwierzaki są w dobrym miejscu. No, tu mam, widzę już tutaj jajeszka, super. No, zobacz, ja się boję, bo no, już poleciały. Wczoraj tu sobie ładnie 4 sztuki chodziły, bez problemu. Nic tutaj się nie działo, no ale wczoraj tamte kurki były, te moje kurki były tam wszędzie na ogrodzie, więc ale zobaczcie, no jakoś to się jeszcze w miarę nie jest źle, tak powiem, o, nie jest źle. Boją się, wiadomo, no jak to nowe kury w stadzie się musi hierarchia ustalić. Taką kurkę kupiłem 20-tygodniową po 26 zł. No. Tu im zaraz witaminki tutaj do kurnika wrzucę. Niech się pobierają, niech
się tutaj regenerują. Ta bardzo ładna kurtka właśnie jest. No zobaczycie za tydzień, bardzo muszą być wiele, wiele ładniejsze. To wam pokażę, jak to będzie wyglądało wszystko. No kurde. Muszę więcej co zrobić, albo szurek, albo coś. Do tego tak chcę. O. Na przykład, żeby tak się otwierało na maksa. I tu jakiś, nie wiem, jakiś pręcik, coś. Żeby to fajnie jedną trzymało. Albo tu jest coś o gałązkę, zawsze chcę czepić. Tu można jakiś haczyk zrobić, o. I o gałązki, byłoby też luksus. Tu to one, zobaczcie, chociaż te kurki olżyją trochę, bo... No, araukana. Trochę te kurki tutaj odżyją, bo na fermie w ogóle nie widziały dworu, nie? I jak je kupowałem, to one były... O, zobaczcie tego idiotę. Na fermie, jak je kupiłem, no to one były w takiej skrzynce. Powiedzmy coś może w takiej wielkości, jak jest... O! Ta skrzynka. Czerwona, nie wiem czy ją widać. O tą. I tam może było, nie wiem, 15-20 sztuk takiej wielkości. No ale niestety takie uroki polskich ferm. Wszystkich ferm chyba. No. Jak te kurki tutaj żyją? Ja bardziej właśnie kupiłem jajka. Bo jakbym chciał, no to bym kupił nawet i rosy, ale... Lekhorny niby są bardzo dobre na jajka, ale są niby słaboodporne, więc Lekhorn, taka kurka jest na rok, bo rok się bardzo dobrze niesie, później już trochę spada jej nieśność. No, czubatka jest bardzo łagodną kurą, zobaczcie, ma to bardzo nic nie świruje, że tak powiem. Ta araukana trochę mała, ale dzika naprawdę. Kurka, wchodzimy, stąd ja ci muszę skrzydełko obciąć, tym jeszcze polecisz do sąsiada. Nie, ty miałeś obcięte skrzydełko. No, miałeś skrzydełko obcięte, to prawe. Co, będzie jajko? To dalej, bo zbieramy jajeczko lęgowe, na dziwny nóżek. No. I co? No i mamy 4 lekhorny na jajka. Chodzi właśnie na jajko, bo właśnie mam bardzo mało jajek. Nie, to powiedzieć, nie daję rady ze sprzedażą. O, mam za mało jajek, za dużo klientów. No, nie dużo klientów, bo mam 3 klientów, ale biorą dużej ilości, no bo powiedzmy, że około 100 by wyszło tygodniowo, ja nawet nie mam tyle jaj. No więc na razie się musimy tutaj łączyć siły z babcią i jakoś na razie dajemy radę, ale słabo to widzę, więc trzeba kupić kurki. Niech tutaj nam 4 lekhorny ładnie rosną, o. Niech się ładnie tutaj zadomowią. To tutaj właśnie nie widzę, że kogucik za bardzo je męczył, bo pamiętam jak zakupiłem sobie właśnie te zielonuszki, no to kogucik tak naprawdę był do nich bardzo, ale to agresywny, bardzo agresywny. Tak samo właśnie do tej tęczanki, do czubatki też był agresywny. A właśnie, bym zapomniał wam powiedzieć o tym kokoszełku kochinu, którego właśnie już z nami nie ma od chyba tygodnia. Padł. Kokoszełek kochin nam padł. Ja wiedziałem, że on padnie, on by tam miał coś z kucami. Więc... Niestety no... Nie ma już sami kochinków. Fajne kurki tyle kochin, fajne, fajne, tylko no wiadomo, to też jeszcze to bardzo... Nie wyglądają jak powinny wyglądać, no bo to bardziej no, prawie nie mają ogonów. No, blade grzebienie bez światła naturalnego. Takie małe, no, są dość, to są dość kurki w stylu właśnie, o, zielonuszki, tylko że nie na barwę się nie są, no bo zielonuszki na przykład nam będzie niosła 160-180 jej rocznie, a Lekhorn po 300-300, no nie wiem, 20 chyba. Prawie 2 razy więcej tego nam niesie. Też nie chodzi właśnie o to, żeby walić dużo paszy, no bo też nie chcę, żeby jajka później mi śmierdziały tą paszą, bo jak będzie sama pasza, to później będą jajka śmierdziały paszą, będzie chemia, no. Ja takie karmidło 6 kg daję łopatkę paszy,
reszta jest pszenica, trochę daje owsa, jeszcze jęczmienia. No i czasami jak jeszcze tutaj mi się przypomnie, daje śrutę kukurydzianą. Zobacz taki wiatr. Masakra. Wiecie co, ktoś tu schował może tak środkę. Więc kochani, się z wami żegnam, bo wieje naprawdę mroźny wiatr. Ręka mi odmarza, nie by słońce, ale odmarza ręka. Co się oblizujesz? Uwaga. Dobra, więc ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i do następnego. Trzymajcie się. Cześć.